Witam wszystkich serdecznie. Jedna z osób, która jest na grupie, spytała się mnie, czy nie wymieniłbym jej zawiasu w laptopie, ponieważ połamał się. Całkowicie się połamał, jest do wymiany. Jest również uszkodzona tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba na razie jeszcze nie. Postaram się to pokazać. Postaram się to pokazać, tylko najpierw trzeba zdjąć obudowę matrycy zewnętrzną, ramkę. Ją delikatnie sobie podważamy, nawet palcem, ona jest na zatrzaskach tylko, więc na spokojnie nam schodzi bez żadnych problemów. Z reguły w każdym laptopie jest montowana tak samo. I tutaj widzimy urwany zawias, który jest mocowany nie tylko tutaj do tylnej klapy, ale również matryca jest do niego przykręcona. Także no należałoby to wymienić, żeby nie uszkodzić w przyszłości matrycy. To musimy zamknąć na razie. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w laptopach najważniejsze to wyjęcie baterii. Do rozkręcania z reguły nam wystarczy zwykły śrubokręt krzyżakowy na gwiazdkę, małą, i rozkręcamy wszystkie śrubki po kolei. Przy okazji pokażę nie tylko jak wymienić taki zawias, ale również jak rozkręcić samodzielnie laptopa. Pamiętajmy, żeby zapamiętać, zapisać, poukładać sobie w odpowiedniej kolejności wszystkie śrubki, ponieważ niektóre mogą mieć różne długości. Niektóre laptopy, które rozkręcałem, miały tą samą długość śrubki, tak, na całej obudowie, a w niektórych jest tak, że przykładowo mamy krótsze, dłuższe, także na to też musimy zwrócić uwagę. Pierwsze co, to wyjmujemy sobie oczywiście stację CD-DVD. Tutaj zawsze pod tą stacją mamy jakieś śrubki, które też należy wykręcić, żeby później można było rozdzielić dolną część obudowy od górnej. I lecimy po kolei ze śrubkami. Tutaj widzę, że już jednej nie ma. Ktoś tu wcześniej grzebał. No tak, grzebał, bo pokażę wam jedną rzecz. Poprzedni zawias był naprawiony w ten sposób. O. Nie wiem, czy widać. Widać na pewno śrubki. I lecimy po kolei z każdą jedną śrubką. Tutaj oczywiście naprawa będzie polegać typowo na wymianie tych zawiasów. Także najpierw musimy wyjąć, a potem musisz na internecie, na jakichś stronach, nie wiem, typu Allegro, OLX, cokolwiek, wszystko z ogłoszeniami, i szukać. Może akurat jakaś używka się znajdzie. Jeśli używki nigdzie nie znajdziemy, no to nas będzie czekać kupno nowego zawiasu. Tutaj sobie też odkręcimy każdą śrubkę po kolei. Tu jeszcze jest jakaś. Jak na razie widzę, że wszystkie śrubki są tej samej długości. Także nie mam się na razie o co martwić i czego rozkładać. I patrzymy, czy wszystkie są odkręcone. Jak na razie widzę, że tutaj z zewnątrz wszystko jest już odkręcone. Tutaj są same zatrzaski z tej strony. Teraz tak, kolejne pytanie. Możemy sobie otworzyć z drugiej strony. Każdy laptop rozkręca się inaczej, to o tym trzeba pamiętać. W każdym laptopie te śrubki są w innych miejscach, czasami są poukrywane pod jakimiś zatrzaskami. Może się przydać także mały płaski śrubokręt.
Oboje. Teraz tak, patrzymy na klawiaturę. Czy klawiatura jest zdejmowana w tradycyjny sposób na podważenie? Pamiętajmy tylko, żeby nie zarysować obudowy w żadnym miejscu. Tu jest na zatrzask standardowo. I tu tak samo. Delikatnie teraz ją podważamy taką właśnie kartą. Oczywiście ostrożnie, ponieważ tutaj będzie się znajdować taśma. Taśma jest jak najbardziej. I zatrzask należy podważyć do góry, akurat w tym modelu. Znaczy w tym, no w większości modelów jest to zrobione w podobny sposób. Ale syf. Dobra, tutaj mamy, ja pokażę, bo może to będzie widać. Tylko niech mi złapie ostrość. O, M2,5 na 5. To jest długość śruby. Tutaj mamy tak samo, M2,5 na 5. M2,5 na 5. Więc wygląda na to, że wszystkie śrubki od tej strony również są w tym samym rozmiarze. To odkręcamy. Czasami nie musimy tego robić, ale ponieważ tego typu laptopa jeszcze nie rozkręcałem, także wolę odkręcić więcej śrubek i narobić sobie roboty, niż później być zaskoczonym, że coś mi nie chce się otworzyć, rozpiąć i tak dalej. Dobra. Widzę, że te śrubki tutaj od środka są tej samej długości i tego samego rozmiaru, ten sam gwint jest nawet, co przy tych od dołu, co patrzyliśmy. Teraz tak, pasowałoby poodpinać na wszelki wypadek wszystkie taśmy od góry, które są. Czyli tak, tutaj już nie mamy przybliże. Tu już nie mamy do góry zatrzasku, tak jak w przypadku klawiatury. Tylko musimy to wysunąć. Delikatnie oczywiście, żeby niczego nie uszkodzić, nie połamać. Nie wiem, czy jedną ręką będzie mi wygodnie. No, wyskoczyło. Dobra. Czasami się to trzyma, czasami wyskakuje. Teraz to muszę znaleźć. Znalezione. Teraz musimy wypiąć. Każda taśma ma z reguły tego typu plastik, który jest przytwierdzony do niej, i za ten plastik zawsze pociągamy. Nigdy nie pociągamy za taśmę, żeby jej nie uszkodzić. Zawsze za plastik, a teraz ten element, który sobie wyjęliśmy wcześniej, pasowałoby wsadzić z powrotem, żeby go nie zgubić. Jeszcze by się przydały takie malutkie cążki, szczypce, penseta, tego typu. O, bo jak widać, grubymi palcami może być czasami problem. Dobra, siedzi z powrotem. Kolejna, tutaj mamy nawet jakąś, widzę, taśmę bezbarwną. Ktoś tutaj nakleił. I to raczej ktoś nakleił, bo nie widziałem jeszcze takich taśm bezbarwnych na laptopach. Różnego rodzaju taśmy, ale na pewno nie takie bezbarwne zwykłe. Trzeba odpiąć delikatnie, wysunąć kolejną. Chyba, że jest podnoszona do góry. Tak. To jest podnoszona do góry. W porządku. Od góry mamy chyba już wszystko, co powinniśmy zdjąć. Jeszcze się przypatrzę. Od góry powinno być wszystko. Teraz, żeby było nam łatwiej, a jeszcze tutaj coś widzę, jest pełno kurzu, ale tu, czy jest śrubka? Nie. W tym miejscu śrubki nie ma. Pasowałoby nam odpiąć teraz
wymysł poprzedniej osoby, która tutaj grzebała. Dobra. Szczypce są delikatne. Szczerze mówiąc, ktoś na szybko wymyślił dość ciekawy patent. Nawet kropelką jest to sklejone, żeby się nie rozkręciło. Już pokazuję, dlaczego uważam, że to jest kropelka. O, widać takie białe kawałki kleju. Twardy klej, szybko schnący. Także na 99% to była kropelka. Teraz sobie musimy przytrzymać matrycę, żeby nam nie spadła. Właśnie. Właśnie tak, ok. Matrycę mamy. Zawias od klapy mamy odkręcony. I teraz pasowałoby odkręcić matrycę od obudowy. Tutaj mamy jedną śrubkę. O. Ją już oczywiście odkładamy na bok, ponieważ jest inna. W tym miejscu mamy drugą. Przekręcę go tylko. I tutaj na górze z jednej, jak i z drugiej strony również mamy przykręconą matrycę razem z zawiasem, który nam idzie od dolnej obudowy. Zdejmujemy ją, delikatnie podważając. Ok, i teraz tutaj od tej strony przybliżymy troszeczkę. Tu mamy taśmę, która nam idzie z płyty głównej. Ją pasowałoby odpiąć. Tylko, że mamy tutaj, trzeba jeszcze odkleić. Delikatnie paznokciem spróbuję podważyć, może pójdzie. Mamy. Ok. I taśma jest z reguły na wcisk. Matryca zdjęta. Trzeba ją teraz położyć w jakimś miejscu, żeby się nie uszkodziła, broń Boże. I bierzemy się za dalsze rozkręcanie laptopa, żeby dobrać się do samych zawiasów od środka. Kolejnym etapem jest zdjęcie przewodów, które nam idą od obudowy. Tutaj mamy jedną część zawiasu, która też była ułamana. Także do wymiany są dwa. Te przewody, moi drodzy, to tak, jeden jest przewodem do anteny, można tak powiedzieć, że to jest antena od Wi-Fi. Drugi przewód natomiast idzie nam do kamerki internetowej. Ponieważ to wszystko jest poklejone, my tu spróbujemy wyciągnąć, żeby nie odklejać wszystkiego niepotrzebnie. Tutaj już będzie potrzebny śrubokręcik albo jakaś inna rzecz. O! I oczywiście trzeba to będzie. Tutaj też jest klej. To jest kawałek taśmy. O! A w niczym nie przeszkadza. I tak jak przy tej taśmie również jest przezroczyste, ale to będzie widać. O! Też mamy kawałek plastiku doklejony, za który pociągamy i wyjmujemy kostkę. Tylna obudowa jest również zdjęta. Ja się tutaj jeszcze tylko pozbędę tych zbędnych śrubek, czyli rzeźby, którą ktoś zrobił wcześniej. Zobaczymy, czy będziemy też wymieniać tylną obudowę, to się okaże. Bo to nie zależy już ode mnie, tylko od środków przeznaczonych na tą naprawę. Dobra, obudowa tylna jest zdjęta. Teraz tak, obudowę będzie trzeba wymienić, ponieważ tak jak tutaj widać, mamy pęknięcia, tak? Połamane. O, tu mamy połamany plastik, tu jest wyrobiony z kolei. Tutaj było jakieś klejenie. Tu widać to samo. Wszystko były próby klejenia. Tutaj mamy połamane, tak? A w każdym powinno być coś takiego, jak tutaj widać.
To jest wpustka w plastik, do której przykręcamy śrubki. Tak samo taką wpustkę mamy tutaj. O. I mamy do wyboru albo zabawa i klejenie, albo wymiana tylnej obudowy. Ale to się okaże. Rozkręcamy laptopa dalej. Kolejną sprawą, którą możemy zrobić, jest sprawdzenie, czy na podstawkach, które są z reguły przyklejone na klej, czy pod spodem nie ma śrubek. Jest. Jest śrubka pod podstawką. Widać ją teraz tutaj dokładnie. Także wszystkie cztery trzeba odkleić dla pewności i sprawdzić, czy są śrubki. Jak widać, tutaj gdzie mamy zawiasy, mamy śrubkę, tutaj mamy, natomiast z przodu śrubek nie ma, więc te przyklejamy z powrotem. Możemy później jeszcze to wyczyścić i potraktować jakimś innym klejem, te przednie, tylnych nie trzeba, te podstawki będą się trzymać. Tu już mamy śrubki dłuższe. Na to należy zwrócić uwagę. Ta mniejsza jest od tyłu obudowy i tam, gdzie zdjąłem klawiaturę, prawda? To jest ta mniejsza, krótsza. Tu już mamy dłuższą. Także te dłuższe najlepiej sobie położyć albo przykleić do podstawek, które zdjęliśmy. I żeby nie było, że ze mnie taki znachor, tak jak wspomniałem wcześniej, ten model laptopa rozkręcam pierwszy raz. Zdejmujemy sobie to, osłony zawiasów, patrzymy, czy tu są jeszcze jakieś śrubki. Nigdzie nic nie widzę, także teraz możemy przejść do rozpięcia laptopa. Jak to robimy? Najlepiej podważamy w miejscu, w którym się podda. Szukamy takiego miejsca, może być nawet i tył na sam początek, ponieważ tutaj z tyłu, gdzie jest montowana bateria, widać zatrzaski. Więc tu będzie nam najłatwiej zacząć. Jeden zatrzask poszedł. Teraz w ruch idzie karta. Karta jest najbezpieczniejsza, plastikowa, ze względu na to, że nic nie porysujemy, to ona nam się prędzej uszkodzi niż obudowa laptopa. Druga sprawa, nic przez przypadek nią nie przetniemy. Zatrzaski nam odskakują, tu już można delikatnie sobie podważyć. Pamiętajmy też, żeby nie wsadzać jej nie wiadomo jak głęboko, wystarczy sam koniec, tak jak tutaj widać, że jest odrapane. I lecimy dookoła z podważaniem. Teraz jeszcze tylko trzeba podnieść stary zawias. O, otworzyć go, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. I próbujemy podnieść do góry naszą górną obudowę. I jak widać, was uczulam, a sam zapomniałem o jednej śrubce, którą zauważyłem, przyznam się szczerze, dopiero teraz. Dobra. Podnosimy do góry, delikatnie patrząc, czy nie mamy nigdzie żadnych taśm. Taśm żadnych nie ma od tej strony. Jedna, którą sobie odpięliśmy wcześniej, była w tym miejscu. I druga ta na wierzchu, to jest od włącznika. Tak może będzie widać. Ta jest od włącznika na górze. Ta taśma jest od touchpada. Górną część obudowy
również sobie odkładamy na bok. I lecimy dalej. Z jednej strony mamy już idealny dostęp do zawiasów. Jeden zawias mamy zdjęty. Tutaj, jak widać, na dwóch śrubkach był przykręcony. Od dołu mamy pęknięty plastik. Także dolna obudowa niestety również ucierpiała. Ona się trzyma na dwóch śrubach, ten zawias. Ten dolny jest taki już asekuracyjny, ze względu na to, że tutaj, jak widać, mamy połamany plastik. Tak, tulejkę w środku mamy tą wpustkę, do której przykręcamy śrubkę. No możemy w sumie naklej spróbować dolnej obudowy. Z powodu tego jednego pęknięcia bym nie zmieniał. Moim zdaniem jest to bez sensu, dlatego że tutaj mamy wzmocnienie metalowe i głównie to wzmocnienie trzyma nam zawias. Tutaj oczywiście o tych wpustkach mówiłem, ja to jeszcze odkręcę, żeby to było widać, jak to wygląda, kiedy nie jest wsadzone do plastiku. To jest dokładnie coś takiego. O, to jest dokładnie coś takiego. I to nam siedzi w plastiku i trzyma nam śrubkę. Dobra, teraz bierzmy się za drugi zawias. Delikatnie sobie podsuwajmy wszystkie przewody, żeby ich nie uszkodzić. Jedna śrubka. One już są grubsze troszeczkę. Druga śrubka. Trzeciej śrubki brak. Czyli ewidentnie ktoś tu wcześniej grzebał. No i mamy wyjęte zawiasy. Teraz bierzemy wcześniej odkręconą tylną obudowę i patrzymy, co tak naprawdę jest zepsute i czego nam brakuje. Teraz tak, jeden z zawiasów, prawy, lewy. Tutaj też była kombinacja, ponieważ to powinno być w ten sposób. I teraz tak, tutaj jak widać kolejna wpustka i w tym miejscu nie ma plastiku. W tym miejscu, gdzie powinna być śrubka, widzimy stary klej. Kolejna sprawa. Przykładamy sobie drugi zawias. Widzę, że przez te rzeźby to tutaj nic nie chce pasować. Tak samo tutaj mamy wyrwany kawałek plastiku. Chodzi dokładnie o to miejsce, gdzie była dziurka, do którego była przykręcona śrubka od zewnątrz. Tutaj również nie mamy tej wpustki. W tym, tak jak wcześniej wspomniałem, miejscu i tu również. Cóż, najprościej będzie kupić tylną obudowę do tego laptopa. Dodatkowo były źle przykręcone. O, to jest kompletny zawias. Tak właśnie wygląda kompletny zawias. Tu jest łamane i w tym miejscu również jest łamane, a na pierwszy rzut oka wyglądało dobrze, czyli źle przyłożyłem. No ale tak jak mówiłem, ten model laptopa rozkręcam pierwszy raz, uczę logicznego myślenia, a nie typowe tutoriale, bo ten filmik poglądowy może by służyć do każdego rodzaju, każdego modelu laptopa. Super by było, gdybyśmy dostali tylko tą część. Tylko tą. Tutaj możemy sobie odkręcić, wymienić sam górny uchwyt, prawda? To by było super. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby dostać samą górną część, ponieważ zawiasy są z reguły sprzedawane w kompletach razem, tak jak w tym przypadku, razem z tym elementem.
Więc wchodzimy na internet i szukamy. Przyszła nam nowa tylna obudowa. Znaczy powiedzmy, że nowa. Ona jest używana, a ponieważ ten laptop jest dość świeży, także można powiedzieć, że jest jak nowa, nic się z nią nie dzieje. Teraz zobaczmy pierwszą różnicę. Prawda? To, co mieliśmy przy starej klapie. Mieliśmy tylko jedną zaślepkę zawiasu, tak? Tutaj są dwie i one są zgrzane. One są zgrzane. Teraz tak. Tutaj to, co mówiłem, że brakowało, tak? Ułamane wszystko, poklejone. Tutaj mamy te wpustki na śrubki, także wszystko będzie nam już teraz pasować. Jedyne, co zostało, to przełożenie kamerki przedniej. No i same zawiasy, tak? Zawiasy przyszły kompletne, nowe. Zawiasy są nowe, kompletne, w porównaniu ze starymi, które były już wysłużone. Nie, ten akurat tutaj był. Dobrze, że się udało dostać do tego modelu, ponieważ okazało się, o kurczę, uszkodził się w trakcie przesyłki. Dopiero zauważyłem, ale to nic, to można delikatnie podjąć. O, już będzie dobrze. Dobra, mamy wszystko, więc po kolei możemy brać się za skręcanie. Bierzemy do ręki cały zestaw. Ok. I musimy najpierw przykręcić nowe zawiasy. Jeden zawias i tutaj przykręcamy drugi zawias. Przyłożone, przyłożone. To się bierzemy za dokręcanie. Jedna. Tutaj była dłuższa chyba, bo ta nam nie pasuje, jest za krótka. Ta dłuższa to jest chyba w takim razie od tyłu, od tej zaślepki. Zgadzałoby się. I to jest akurat wpustka w górnej obudowie. Porządku. Przykręcamy drugą. Dobra, tu mamy na dwie przykręcone. Teraz tutaj pasowałoby to samo zrobić. Tu by pasowało to samo. Dobra. I bierzemy jedną. Przykręcone. Teraz. O, chodź tu. Druga. Dobra. Tutaj tego nie dokręcam. Nie ma takiej potrzeby. Można by to podkleić, ale to wiadomo, jak to klejone. Czym byśmy nie skleili, to i tak będzie chciało, to odejdzie jeszcze i tak. W trzecim miejscu tutaj będzie przykręcone do dołu. Także po trzy śruby i to moim zdaniem w zupełności wystarczy. Dobra, zawiasy mamy przykręcone. Bierzemy się za założenie matrycy i poprowadzenie przewodów. Matrycę najpierw wypadałoby podpiąć. Tak jak być podpięta powinna. Dobra. Tu sobie przyciągniemy przewód. Podpinamy matrycę. Tutaj akurat jest na wcisk, także delikatnie też trzeba uważać na sterownik matrycy. Dobra, nie mam za bardzo jak złapać. O, dobra. Wpięte. Wpięte. Pociągnęliśmy za taśmę. Taśmę przyklejamy z powrotem. Matrycę możemy już sobie, o, na gotowo położyć. Dobra. Tu leży. Pozostałe przewody zaraz sobie też poprowadzimy. Tutaj możemy od razu tak ją wsunąć. Dobra, matrycę mamy podpiętą. Bierzemy się za jej przykręcanie. Do matrycy idą troszeczkę mniejsze śrubki.
Tutaj, jak wspominałem wcześniej, warto sobie zaznaczyć wcześniej, jeśli jakaś śrubka się różni, gdzie ona ma później trafić z powrotem. I dokręcamy. Musimy również pamiętać o przewodach, żeby je dobrze rozprowadzić. One nie mogą być w żaden sposób, w żadnym miejscu przygniecione, żeby nam się w przyszłości nie uszkodziły od otwierania i zamykania klapy. Dobra, nie pamiętam, ale wnioskuję, że one idą w ten sposób, tutaj. Dobra, tu nam idzie przewód. Jeden i teraz te dwa przewody, które nam powinny iść tutaj bokiem. I z nimi może być teraz mały problem, żeby je tutaj rozprowadzić. Jeden idzie w pustkę, drugi idzie. Tutaj mamy kolejną w pustkę. Tak sobie idzie, tu mamy kolejną w pustkę, dobra. Cyku, cyku, cyk. Tak jak teraz, w porządku. Teraz tak, tutaj mieliśmy wtyczkę, którą trzeba podpiąć z powrotem. Ale żeby nam było łatwiej, musimy to podnieść. O. Podpiąć sobie kamerkę z mikrofonem. Wyciągamy zawsze tą taśmą plastikową, tak, która jest na końcu. Wsadzamy ją z powrotem. Akurat tutaj nie korzystamy z żadnego kleju. Za bardzo nie ma takiej potrzeby, dlatego że i tak, moi drodzy, i tak dociśniemy osłoną matrycy tą kamerkę. Ona też nie będzie sobie jakoś nie wiadomo jak latać, także tutaj się nie przejmujmy. Jak widać, musimy jeszcze raz rozkręcić. Niestety. Odkręcamy matrycę z powrotem. Wszystko z powodu pośpiechu. A pośpiech jest niewskazany w takich pracach. Dobra, to musimy przykleić tutaj. Teraz, tak jak było. W poprzednim przypadku w starej matrycy. Taśma troszeczkę puściła. Ważne, żeby to dobrze ułożyć. O, dobra. I to jeszcze raz sobie wyjmujemy, dlatego że inaczej to poprowadzimy. Poprowadzimy ten przewód nie od zawiasu, tylko od samej tutaj matrycy. Ok. Ok, dobra. Przykręcamy ją z powrotem. Najpierw delikatnie przyłapać każdą śrubkę. Ponieważ jakąś tam tolerancję ruchu na boki ma. Także do końca nie dokręcamy tych śrubek z początku. Jeszcze jedna. Gdzie mam? Tu. I teraz możemy każdą jedną dokręcić. I prowadzimy przewody. W oryginalnych miejscach, tak jak szły sobie wcześniej. Cyk. Ten drugi tak samo tutaj.
tędy. Dobra, teraz tu. Obydwa najlepiej naraz prowadzić. Dobra. I mamy. Ach, kolejny haczyk. Dobra, na przewód w porządku. O. Prowadzimy go w rynience dalej. Tutaj mamy kolejny haczyk. Ktoś się chyba do mnie rozpisał. Dobra. Lecimy dalej. Cyk, cyk, cyk. I zaraz skończymy układać przewód. Co mnie bardzo cieszy, dlatego że układania przewodów nie lubię najbardziej. Szczególnie tych, które z reguły nie chcą współpracować. Ok, przewody mamy wstępnie ułożone. Teraz musimy sobie to odwrócić do siebie i przykręcić zawiasy, uważając oczywiście na gruby przewód od matrycy. Ja tutaj zrobię jeszcze jedną rzecz. Widzę, że łatwiej mi będzie zdecydowanie. No to chociaż nie. Możemy zrobić to tak jak teraz, standardowo. Ten przewód powinien nam się schować w którym miejscu? Tutaj, tak? Zobaczmy, czy on tak się będzie chciał tutaj schować. Dobra, tu mamy i tutaj nam powinny iść te dwa małe przewody. Dobra. Jeden mały przewód i drugi przewód. A jeden przewód widzimy, że jest uszkodzony. No nic. Nie będę tego na razie naprawiać. Spróbujemy to jakoś zaizolować, żeby nie robić żadnego spięcia. I trzeba będzie składać dalej. Dobra, poprowadzę przewody. Wy też będziecie musieli je dobrze poprowadzić w tych miejscach. Tak zwane rynienki takie tu są. W tych rynienkach i tak, żeby przykładając klapę matrycy do zawiasu, żeby zawias nie przyciskał żadnego przewodu. Dobra, jeden przewód mamy już poprowadzony, teraz drugi. Też w tym miejscu. Go trzeba tutaj upchać. O. Pod spód. Możemy jeszcze tutaj sobie odkręcić i podważyć. Chyba powinien troszeczkę wchodzić ten przewód pod matrycę. Minimalnie. Dobra, tu go cofamy. Tu nam nie wyjdzie. Tak samo jak tamte. Dobra, wlazł. I teraz upewnić się tylko z tym jednym. No by na pewno tak ma być. Tak ma być. Dobra. Przewody mamy rozprowadzone, czyli najgorsze za nami. W porządku. Teraz możemy sobie bezpiecznie przykręcić już
zawiasy do obudowy. Zawiasy do obudowy. Najpierw weźmy się za te, gdzie jest, gdzie są przewody. Żeby nic nam się tutaj nie poruszyło niepotrzebnie. Albo żeby któryś nie wyskoczył. Przyłapmy na razie po jednym. Jeden tu. Tam już się trzyma. Drugi przyłapiemy sobie w tym miejscu. Dobra. Teraz możemy je przykręcić na górze. Jeden i drugi przykręcić na górze. Dobra. Jeden, drugi. Okej. Teraz kolejne dwie śrubki. One też są inne niż cała reszta. Op. Możemy sobie jeszcze położyć skórę. Dobra. Jedna. Teraz pójdzie. Druga. I pozostały nam jeszcze dwie do wkręcenia przy zawiasie. Jedna tu. I jedna tu. Dobra. Tutaj mamy temat zakończony. Na dobrą sprawę, jeśli chodzi o matrycę, klapę. Wszystko mamy popodpinane. Tak jest. Mikrofon z tym jest podpięty, to mamy dokręcone, to mamy ułożone, wszystko ładnie. I teraz te przewody, one powinny iść. One powinny iść w tym miejscu. Tak jak teraz. I teraz możemy założyć już, na dobrą sprawę, osłonę matrycy i ona jest na wcisk. Tak samo jak ją zdejmowaliśmy, tak samo ją teraz zakładamy. Dobra, tu mamy dopracowane. Teraz możemy wziąć się za dalsze skręcanie, którego już wiele nie zostało. Na szczęście.
Działamy. Mamy do zamontowania górę, która też jest na wcisk. Tak samo jak ją zdejmowaliśmy z zatrzasków, to teraz musi trafić wszędzie ładnie góra obudowy na zatrzaski swoje. To już chyba wszędzie weszło. Dobra. No i teraz bierzemy się za podpinanie wszystkich wtyczek. Taśmy. Przepraszam, to są taśmy. Weźmy się tutaj za ten plastik. Delikatnie możemy dopchnąć o ten plastik, uważając na taśmę, żeby jej nie uszkodzić. Dobra. Jedna taśma siedzi. Teraz druga. Siedzi. Dobra. Możemy podokręcać całą resztę. I coś mi się wydaje, że dużo śrubek braknie. Ups. To idzie nam od spodu i to idzie nam dłuższa. Dobra. Sprawdźmy jeszcze tu. Tu też nam idzie dłuższa od spodu. W porządku. Wszystko siedzi tak, jak powinno. Tak, jak powinno. To teraz klawiatura. Podnosimy sobie do góry. Wsadzamy taśmę. Siedzi. Wciskamy klawiaturę. Dobra. Tu też już mamy gotowe. Teraz tak. Zaślepki. Plus dodatkowo pójdzie nam tutaj też dłuższa śrubka, która między innymi trzyma nam jeszcze dodatkowo zawias. Przepraszam za brak światła, ale właśnie siada bateria w urządzeniu, którym nagrywam. Dobra. Teraz tu. Stópki wracają na swoje miejsce. Teraz idzie pora na stację CD-DVD. O! Jeszcze nie, bo jeszcze tutaj mamy dwie śrubki do przykręcenia. T.
Te same, o których wspomniałem wcześniej, a sam o nich zapomniałem. Ale to jest akurat pikuś. Cyk. Siedzi. To jest akurat pikuś, bo najlepiej miałem z własnym, osobistym laptopem, gdzie go skręciłem, zostało mi chyba z 8 śrubek i musiałem go rozkręcić ponownie, żeby zobaczyć, gdzie zapomniałem dać. Także tym się nie ma co przejmować. Dobra, i teraz pasowałoby poprzykręcać w takich bardziej kluczowych miejscach. Złapać tam, gdzie powinny być dłuższe. Zobaczymy na sam koniec, ile nam brakuje. Tym razem nie zapomniałem o żadnej śrubce, także spoko. Po brzegach. Te są też bardzo ważne. Cztery brzegowe mamy. Teraz jedna przy touchpadzie. Ok. Zostały nam dwie. I proponowałbym te dwie tak. Tutaj też mamy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I te dwie jeszcze przykręcimy, ponieważ tutaj między innymi przykręcana jest też płyta główna. Także te dwie wypadałoby dokręcić. Dobra. Brakuje nam raz, dwa, trzy. Trzy śrubki, więc tragedii nie ma. Gdzieś jak kiedyś znajdę, to się dokręci. I tym oto sposobem jeszcze sobie sprawdźmy, czy to wszystko ładnie nam dolega. Dolega ładnie, tak jak powinno. I tym oto sposobem, moi drodzy, zmieniliśmy sami obudowę matrycy i zawiasy w laptopie. Jak widać na załączonym obrazku, niestety, ale matryca jest uszkodzona. Matryca jest uszkodzona, ją też trzeba będzie wymienić, ale to już innym razem. Najważniejsze, że klapa jest zrobiona i zawiasy wymienione. Wszystko jest tak, jak być powinno.